Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W trudnych czasach był czytelnym drogowskazem, niósł nadzieję, gdy wielu ją traciło. Głosił Ewangelię, by z jej pomocą odpowiedzieć na współczesną próbę kolonizacji ludzkich umysłów. Mijają 103 lata od urodzin świętego Jana Pawła II. To także rocznica konsekracji toruńskiego sanktuarium, będącego domem dla rodziny Radia Maryja. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Wotum wdzięczności za życie i pontyfikat Ojca Świętego. Miejsce, które przypomina o roli papieża w dziejach Polski. Te rolę ukazuje płaskorzeźba umieszczona na zewnętrznej ścianie świątyni. Dziś pobłogosławiona przez księdza biskupa Wiesława Szlachetkę z Gdańska. Ty panie w ważnych i trudnych momentach dziejowych. Prowadzisz i wspomagasz swój lud. Wspomagasz, dając temu ludowi wybitne postaci. Wśród nich błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który poprzez wielką nowennę rozpoczął przygotowania Kościoła w Polsce do jubileuszu Milenium Chrztu Polski. Jego postać znalazła się dziś na poświęconej płaskorzeźbie obok świętego Jana Pawła II, który w 1979 roku po raz pierwszy jako papież przybył do Polski. I następny etap to był. To było powstanie solidarności i to jest na tym tryptyku. Mówił dziś założyciel i dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk przywołując postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Płasko rzeźba została poświęcona w 103. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, w 7. rocznicę konsekracji toruńskiego sanktuarium. Wierni przyzywali dziś wstawiennictwa papieża w swoich modlitwach. Towarzyszyła im orkiestra koncertowa Wiktoria z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. W homilii ksiądz biskup Wiesław Szlachetka wskazywał, że nauczanie świętego Jana Pawła II jest odpowiedzią na współczesne wyzwania. I m.in. dlatego podjęto próbę odebrania mu dobrego imienia. Na całym świecie dziwią się, że święty Jan Paweł II, który tak wiele dał Polsce, teraz... Tak wiele w Polsce doznaje zniewagi. Jakże potrzebna jest dziś solidarność wszystkich ludzi dobrej woli, aby bronić dobrego imienia świętego Jana Pawła II, przed przewrotnym atakiem, przed kolejnym zamachem na tego wielkiego świadka wiary który był prorokiem naszych czasów. Ksiądz biskup Wiesław Szlachetka tłumaczył, że współczesna próba zamachu na świętego Jana Pawła II jest przeniknięta kłamstwem i oszczerstwem. Papieżowi próbuje się zadać śmierć społeczną i podważyć przy tym nauczanie zawarte w Ewangelii. Jest to zemsta za rozmontowanie komunizmu. Zemsta za zdemaskowanie fałszu marksistowskiej koncepcji świata i człowieka, z której komunizm wyrósł. A dziś z tej samej ideologii wyrasta ideologia gender, która kolonizuje umysły wielu, nawet ludzi wykształconych i prowadzi świat. Do absurdu. Biskup pomocniczy Gdański mówił, że w obliczu ataku na świętego Jana Pawła II wierni muszą trwać przy słowach Chrystusa. Niech się nie trwożą serca wasze. Przypomniał też, że Kościół jest Chrystusa i bramy piekielnego nie przemogą. Ksiądz Biskup zaprosił wiernych, by bronili Kościoła poprzez świadectwo wiary, a w rodzinie Radia Maryja ta wiara jest od zawsze przeżywana razem, wspólnie. Obyćmy. Aby tę wiarę budować, by budować w sobie świątynię. Kolejne osoby zdecydowały się dziś dołączyć do bractwa świętego Jana Pawła II. Odmówili uroczystą przysięgę. Polecam się opiece Matki Najświętszej i świętego Jana Pawła II. Trzeba powrócić do normalności. Jan Paweł II nas tego uczy, kochani. Zapraszamy do. Formacji z Janem Pawłem II. Ta formacja odbywa się między innymi poprzez przypominanie nauczania świętego Jana Pawła II. Dzieje się to na antenie Radia Maria, w telewizji Trwamale i w sanktuarium, które jest wotum wdzięczności za życie polskiego papieża. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce złożyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na Niemce. Władze w Berlinie uchylają się od uprzątnięcia niemieckich odpadów nielegalnie przewiezionych do Polski. W Polsce zalega w kilku lokalizacjach 35 tysięcy ton nielegalnych odpadów z Niemiec. Do ich wywiezienia potrzeba 2000 tirów. Strona niemiecka uchyla się od odpowiedzialności za odpady przywiezione do Polski niezgodnie z prawem, informuje wiceminister klimatu i środowiska Jacek Kozdoba. Nie może być takiej sytuacji, że państwo, które mieni się takim proeuropejskim i proekologicznym, zwozi swój syf, swoje odpady do drugiego kraju, ma proste reguły dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, i kiedy ma się wywiązać, odpowiada, że na przykład polityka landowa, jest komunikacja, problem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło procedurę związaną ze skargą przeciwko Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. W ubiegłym roku pierwszy raz z Polski wyjechało więcej odpadów niż ich przywieziono. To efekt między innymi objęcia transportów śmieci systemem elektronicznego monitorowania. Podwyższone zostały również kary za przestępstwa środowiskowe. Rosja zgodziła się na przedłużenie porozumienia zbożowego. Ukraina dalej będzie eksportować swoje produkty rolne przez Morze Czarne. Tymczasem agresor kontynuuje bombardowania. Atak rakietowy ponownie był wymierzony w Kijów. Ukraina wysadziła z kolei ważny dla Rosjan szlak kolejowy na Krymie. To nie kadr z filmu akcji czy gry komputerowej. To osiedle mieszkalne w Bachmucie na Ukrainie. Bombardowany przez Rosjan, rakiety zostały wycelowane także w stolicę Kijów. Wszystkie pociski zostały zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. No, był na moment wybuchu, ja był u w domu. W momencie eksplozji byłem w domu, słyszałem dwie eksplozje. Po około 20 minutach dostałem telefon o pożarze w moim garażu z powodu odłamków rakiety. Przyjechałem na miejsce i zobaczyłem odłamki rakiety oraz uszkodzony samochód i garaż. Tak w skrócie wyglądała sytuacja. A odłamki rakiety i, no, poszkodzony garaż. Nie ma informacji o ofiarach w stolicy. To był dziewiąty zmasowany atak z powietrza na Kijów od wybuchu wojny. Łącznie w całym kraju Ukraina zestrzeliła 29 z 30 rakiet manewrujących. W powietrznego wojny rakiety, rakiet, jakie były zbyte. Podczas walki powietrznej dwie rosyjskie rakiety zostały zestrzelone nad strefą przemysłową w Odessie. Pozostałości pocisków uszkodziły obiekty przemysłowe i magazyny, a także raniły ludzi. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Ukraina odpowiedziała poprzez próbę odcięcia agresora od transportów broni i amunicji. Tory między Sewastopolem a Symferopolem, czyli stolicą Półwyspu Krymskiego, zostały wysadzone. Ruch kolejowy został wstrzymany. Prezydent Wołodymyr Zeleński przypomniał dziś, że Krym pozostaje ukraiński. W obchodzonym na Ukrainie Dniu Pamięci ofiar ludobójstwa Tatarów Krymskich. Gotujmy się do reintegracji Krymu. Przygotowujemy się do reintegracji Krymu. Podpisałem dekret o Radzie Doradczej w sprawie reintegracji i deokupacji naszego Krymu i miasta Sewastopol. Chodzi o konkretne środki, aby zwrócić nasze terytorium z powrotem Ukrainie. Tymczasem Rosja zgodziła się na przedłużenie umowy w sprawie transportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Dotychczasowa umowa wygasała dzisiaj jej brak mógł doprowadzić do kolejnego kryzysu na rynku zbóż. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.